piątek 8 stycznia w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbył się powiatowy koncert kolęd i piosenek świątecznych. Organizatorem spotkania było pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. To jest cykliczne wydarzenie, po raz kolejny kolędujemy. Tym razem po świętach, ale jeszcze jesteśmy ciągle w okresie właśnie świątecznym, w tej atmosferze świątecznej. Także myślę, że jak bardziej na miejscu. Większość uczniów występujących to są uczniowie z naszej szkoły, właściwie prawie wszyscy. Ale pan starosta patronuje temu wydarzeniu i dlatego ma to taki zasięg właśnie powiatowy. Bracia, patrzcie, patrzcie jeno, świta nowe tysiąclecie, pójdźmy wszyscy, czas nam teraz wiarę, miłość nieść po świecie. I nadzieja też wyrusza po wsiach, miastach kolędować, tych, co spali, ze snu zbudzi betlejemska gwiazdo prowadzi. Chociaż wielu drogą tą znużonych, niech nie roni nigdy łez już nikt ukradkiem. Obiecamy dziś serc naszych domy, by podzielić się nadzieją jako płatkie. My bezdomnych przytulimy, niech ich sen w pałacu wiecie, okruch chleba pomnożymy, solidarni także w biedzie. W czasie koncertu można było wysłuchać klasycznych kolęd, jak również ich interpretacji specjalnie przygotowanych na to spotkanie. Młodzież w ogóle bardzo chętnie śpiewa, a myślę, że kolędy to jest coś tak innego, nastrój w ogóle naszych kolęd, zwłaszcza polskich kolęd, chociaż szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem do końca, co dzisiaj będzie, bo nie chcieli mi powiedzieć, powiedzieli, że będzie niespodzianka. Na pewno będzie wiele radości, jak zwykle, ale również wiele wzruszeń, pozytywnych wzruszeń. No ja jestem bardzo dumna ze swoich uczniów, ze wszystkich uczniów, a tych, którzy mają taką odwagę i chcą coś robić, to oczywiście szczególnie. Bardzo się cieszę. Nie wyobrażam sobie, żeby tego kolędowania nie było, żeby nas tutaj nie było. Jak przychodzi ten moment Świąt Bożego Narodzenia, to myślę, że cała szkoła, nasi uczniowie muszą zaznaczyć właśnie swoją obecność. Bóg się rodzi po wielokroć w mgnieniu powiek, w czułym geście, cieple myśli, w dobrym słowie. A więc zrób coś, świecie, byś był godzien, żeby Bóg chciał właśnie tu się rodzić co dzień. Niech cię niesie myśl strzelista jak ten gotyk, niech się w ludziach jarzą serca jak klejnoty. Niech wiedzie cię jasne światło w mrocznych drogach, światło, światło bowiem to cień Boga. Spektakl był dedykowany wszystkim mieszkańcom powiatu, a szczególnie uczniowi z pierwszej klasy liceum, Marcinowi, który obecnie przechodzi rehabilitację po ciężkiej chorobie. To kolędowanie chcielibyśmy dedykować wszystkim mieszkańcom powiatu. Dobrego roku, życząc dobrego roku, pięknego, dużo zdrowia,
a zwłaszcza naszemu uczniowi Marcinowi, uczniowi klasy pierwszej, który w tej chwili przechodzi rehabilitację po ciężkiej chorobie nowotworowej. Marcin no niestety nie uczył się w szkole od września, bo właśnie chorował bardzo, bardzo go mocno wspieramy w tej jego walce i kolędowanie dzisiejsze dedykujemy zwłaszcza jemu. Młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego po raz kolejny udowodniła, że jest wyjątkowa i niezwykle utalentowana, a szkoła, w której się uczy, od lat jest zasłużenie jedną z najlepszych placówek w województwie dolnośląskim. Mario, czy ty wiesz, kim naprawdę jest twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie da? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy ty wiesz, twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrzą z jego oczy, najświętszą widzisz twarz.